Kontynuujemy. Ale teraz będziemy robić, kurde, metagaming. Trudno. Trudno. Zmieniamy się w Assassino. Zmiana branży, ludzie. Zmiana branży. Zmiana branży. Poczekam, aż Ruka wróci do siebie. To zajmie 20 lat. Mówicie, że na łóżku szybciej się leczy? Dobra. Alright! Alright! Jak tam siada wam, mija, ludzie? Wszystko okej u was? Wszyscy zdrowi, szczęśliwi? Mam nadzieję, że tak. Czy gubię klatki? Nie. Zero zgubionych. Jeszcze 3 dni pracy? Nice. Losowość jest spoko, jeśli nie jest przesadzona. What? Bywało lepiej, bywało gorzej, jest git. Cholera, długo się będziemy leczyć, Jesus. Ty, Ruka, czemu ty jesteś taka powolna, ha? A, bo sneak masz włączony. Rozumiem. Bywało lepiej, bywało gorzej. Dobra. Która jest godzina? Druga. 20 mil na godzinę? 16. Mało, mało. U mnie jest zajebiście. Wczoraj córka prawie mi ucięła palca furtką. Jezu! Co tam się dzieje? Jak horrory. Sceny z horrorów. Sceny, kurwa, z horrorów. Dobra, ja nie będę czekał na to. Fuck it. Nie się dzieje, wolno nieba. Ale w sumie jest jeden problem. W nocy pozamykany są sklepy. Co my potrzebujemy? Potrzebujemy żarła. Dla ludzi. Czy mamy dwa... Mam dwa śpiworki. Potrzebujemy, żeby Ruka szybciej biegała. To też jest potrzebne nam. Dzień dobry. Dzień dobry. Let's trade. Macie jedzonko? Macie jedzonko. Good. Okej. Okay. Też przydało się więcej amunicji. I... Okej. Okay. Zrobimy to. Sneak motherfucker. Oh my god. To jest posterunek policji. Committing crime? Ruka jest na czatach. Zero. Nie popełniam żadnych przestępstw. Jesus, okej. Okay. Włączamy tryb, ludzie, metagamingu, to znaczy, że nastąpi eksplozja naszego poziomu siły zaraz. Dramatyczna, tak by the way. Tylko oby nas nikt nie zdybał. W sumie, jest 5:22, zaraz sklep otworzą. Może do 5:30 będziemy to robić, a później na chwilę przestaniemy? Okej. Okay. Wrócimy do tego zaraz. Okej, okay, chodźmy porozrabiać tutaj w okolicy. Ruka... Nie, wait. Musimy się pozbyć jednej rzeczy.
Hello. Okej. Okay. Show me your goods. Przedaj mi to od razu. Co ja mogę kupić u niego? Light Armor Class. Ile to kosztuje? Stówę? What? Nie, okej. Okay. 4000. To jest standard grade. Holy fuck. Okej. Okay. Shoddy grade. Ale nie sprzedajesz amunicji? Sprzedajesz kurde kusze, ale nie sprzedajesz amunicji? Co jest z tobą nie tak? Dobra, bosymi stopkami po kamyczkach będziemy zapierdzielać na razie. Ale dzięki temu będziemy szybsi odrobinę. Ja nie wiem, czy ruka nie jest przeciążona przez to. Ile ona ma? Weightless, nie. Żadnych minusów do tego. Wydaje mi się, że pańki będą szybsze od nas wciąż. Ruka się przemieszcza z prędkością 18. I to jest max u niej. Okay. Zbroja ma wpływ na szybkość biegania, ale to... Albo to ile nosisz? Tak, jak jesteś przeciążony, to wolniej się przemieszczasz, no. Zgadza się. Właściwie, to dlaczego R2? On jest przeciążony niby, odrobinę. Mimo, że ma napisane weightless. Dobra, pierwsza vendetta, ludzie. Pierwsza vendetta! Albo, kurde, finał w sumie, cholera wie. Może jesteśmy zbyt pewni siebie. Two cocky? Później nocą idziemy ukraść zbroję. Ty, oni ich wszystkich wycięli? Jesus. Halo? Nie, oni... Nie, są, dobra. Dobry. Czyli to nie był jednak ten obóz. Dobra, wszyscy ranged. Jabs. Ruka ma trochę brzuszek porobiony, ale to nic. Macie... Ma ktoś z was ten? O, oni nie mają nawet broni. Wielkie dzięki! Dziękuję ci. Czekasz na Resident Evil 8, czy raczej ta premierka jest ci obojętna? A, nie no. Pepega? Tak. Pewnie, że czekam. Zagramy ludzie. Pewnie. Teraz, halo. Open fire. Pięknie. Jeszcze raz. Za wolno. Czy to były dwa pudła, ludzie? Były dwa pudła. Pewnie, że czekam, ludzie. Mam nadzieję, że będzie dobre. Zwykle te rezydencje są dobre. Im się udają te giery. No. Wow, sporo kurde ten pancerz za... Wielkie dzięki! Kenshi Pepega. Zajebista giera, ludzie. Polecam! Można mieć różnego rodzaju przygody! Ruka, what the fuck? Dobrze, wam idzie.
No, nie ma być polskiego w nowym rezydencie. Ja, ale... W ogóle w którymś był? Język polski? Jest jeszcze jeden. Wy zostaniecie wystrzelani, chamy, za to, kurde, co zrobiliście nam. Co próbowaliście zrobić psu. Wszyscy zostaniecie wystrzelani. Co do jednego. Kurde. Na kolana przed technologią, chamy. Kurde, ci z patykami biegają metalowymi, a my do nich strzelamy, no. Tam jeden stał. Kurde, ale nie podłować, proszę. Po nogach, po kolanach. Come on. Nie? Okej. Okay. Od siódemki są napisy serio? Były? Okej. Okay. To czemu w ósemce nie robią? Nie rozumiem. Aż tak się to słabo sprzedawało na skraju? Że stwierdzili, że szkoda? Czy co? Wielkie dzięki! Za niedługo Maczer pisze, a ja gram w WoWa i oglądam, jak Bambo gra w Kenshi. Pozdrawiam czaty i prowadzącego EZY. Kurde, ta Iwona nawet niezła jest. W sensie, brzmi jak człowiek prawie. Dziękuję ci, stary, za donację. Zaraz, ktoś do nas strzela. Tylko, że ta osoba, która do nas strzela, się kamufluje mi w krzokach. Cześć, Kardynon. Jak minął dzień? Dobrze, w sumie, nie narzekam. Ej. Tylko musimy znaleźć miejsce, gdzie więcej amunicji będę mógł kupić. Jezus Chryste, serio? What the fuck, stary? Monster Hunter na Switch są napisy polskie? Ciekawe, ile jest w Polsce graczy. Ile jest konsumentów gier. Powiedzmy. Jakie to są liczby, jeżeli chodzi o sprzedaże? Czy Ruka zużyła całą amunicję? Ruka, what the fuck? Come on. Nie! Strzelaj. Jezus. Okej. Okay. A, bo to R2. Ups. Zaraz. R2. Jemu się skończyła amunicja. Dobra. Cześć. Pasyw. Okej. Okay. Ruka sprzedała w plecy strzał. R2. Mam wrażenie, że to chyba nie jest związane z tym, że tną koszty. Pewnie tak naprawdę większość osób w ogóle nie zależy na tym, czy jest lokalizacja, czy nie. Tak wszyscy znają angielski, czy siak. Ja myślę, że już pokolenia od tam powiedzmy, nie wiem, lat 60. znają. Coś takiego pewnie. Ci, którzy chodzili do szkoły oczywiście. Więc pewnie to niewielką różnicę robi ludziom, co? Czy wy jesteście El Bandito?
Jesteście? Ale my musimy tak amunicję kupić. Zaraz, teraz mnie atakują? What the fuck? Cześć, Zestran. Miałeś tylko niemiecki, miałeś angielskiego? Z którego jesteś rocznika, Trepiok? Jakim prawem nie miałeś angielskiego w szkole? What? Gdzie ja mogę dostać amunicję? Chodźmy do DHB. Wątpię, żeby tam było. Teraz. 95 rocznik, nie miałeś angielskiego. O, dziwne. Bo ja niby miałem praktycznie cały czas jakby trzy języki obce. Dwa właściwie. Miałem angielski, francuski, niemiecki. Kurczę, ale powinien chińskiego uczyć, czy tam mandaryńskiego, nie? To jest pewnie tak zajebiście trudny język. Woo! To ja, no hejo. Równie dobrze mogą wydać po japońsku i chińsku, bo w końcu chiński sporo osób korzysta. Nie widzę powiązania. Myślę, że więcej osób zna angielski u nas w Polsce niż chiński. Jeszcze. Co tu się dzieje? Bar Fage. Kapitan najemników. Let's trade! Macie amunicję? Ile jest? Ale czym się różni to od tego? Toothpicks. Trzydzieści strzałów ma. Ale czym się różni? Nie ma różnicy w obrażeniach? Czy to po prostu do tego na przykład może? Ile to kosztuje? 6 tysięcy. Zaraz, mogę to sprzedać? Ja w ogóle kurczę nic nie zlutowałem z tamtych gości, to jest problem. Ale możemy założyć, że to po prostu była, to był trening. No, na razie kupimy amunicję. Po 2 sztuki dla każdego. Nie, kupmy całą. Rybki, gotowana warzywka, nie wiem, dzięki. Dobra, tam... Gdzie byli? Brązka, nie się, trzymaj się, słodkich snów! A w sumie się nie patrzyłem tam na Steamie, ale rzeczywiście chyba większość ma chiński w opcjach, nie? Byłoby dziwne, gdyby gra nie miała w opcjach angielskiego. W sumie to chyba jeszcze nie grałem z taką. Kurde, Artur już 22 mile na godzinę może wyciągnąć, a Ruka 18 wciąż. Gadamy. Ruka nas spowalnia. Gothic posysa. Odrobinę posysa. Pausona ta gra. Zawsze posysała. Dogo nie żyje. Magi nie żyje. René nie żyje.
Niestety, no. Potraciliśmy tych ludzi. Potraciliśmy ich. Cześć. Ostatnim razem, jak oglądałem Kenshi, to mieliśmy robota Dogo i było nas łącznie 5-7, co się stało tym razem. Zginęły 3 osoby, no. Na treningach. Niestety, brutalne. Ale musimy z tym żyć. Zostało nam 2. I te 2 osoby postanowiły. R2 i Rukia postanowili oni, że się zemszczą na całym świecie. Zostaną artystami. Wirtuozami. Kurz. Okej. Okay. I asasino. Assassinin, kradzieże i tak dalej. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ty, gdzie się podzieli ci wszyscy, kurde? Czy oni zostali wycięci przez nas już? Serio? Okej. Okay. Zaraz, nie. Gdzie jest ten obóz? Wait, what? I'm blind! Tutaj jest obóz i nie widzę nikogo. Hej, wycięliśmy ich chyba. Dobra, są jakieś trupy? Tam. No. Nie, nie ma. Cholera, trudno znaleźć ludzi leżących na ziemi. Mogli się zespawnować. Właściwie. Tak, będzie teraz fabuła jak w tym. Jak w azjatyckim kinie. Panie i panowie. Ty, rzeczywiście nie ma zwłok. Może one się despawnują jak... jakiś inny chunk jest ładowany, czy coś? To jest dobrze smutne. Poszukajmy jakichś innych obozów. Czy mam moda hydrofonikę w tej grze? Mam, chyba. Nawet nie wiem, jestem zdany, że mimo to, jeśli gra jest możliwa do kupna u nas, to powinna być polska lokalizacja. Ale dlaczego? Przynajmniej jeśli mówimy o filmach pokroju Capcom. Nie rozumiem w sumie. Co, wolałbyś... żeby, jak gra nie jest zlokalizowana, żeby nie była dostępna u nas? Czy coś w tym stylu? To fakt? Czy żeby był wymóg? Ale najlepsze jest to, że to naprawdę od niedawna te gry są lokalizowane w ogóle. No, Resident Evil 8 ma być w ogóle nie lokalizowany. Podejrzewasz, że Resident Evil 7 sprzedało się w Polsce w mniej niż 100 tysiącach kopii? A ja to na pewno mniej. No come on! 100 tysięcy kopii? To byłoby coś. Exile Camp. Chodźmy tam. Czemu nie? Dziękuję ci, Gali, za 34 miesiące!
Według oficjalnych danych sprzedaży wyniosła 17 egzemplarzy. Kurde, w sumie jestem ciekawy. Są gdzieś informacje na taki temat, jak ilość kopii sprzedanych gry w Polsce? Ej, ja się nie dziwię, Ajan, bo to jest gra, chyba kosztowała 2,5 stówy i była na 7 godzin. Leave! Ktoś do nas krzyczy. No! O, bo tutaj jest ten... Band of Bones! Oj, ale będzie żeleś. Cześć, Patafiany. Hello. Czy ty mnie próbujesz zaatakować? Oj. Oj. Tu, 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 tu. Bum, 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 bum. O Boże, czy oni strzeli do siebie nawzajem? Nie strzelajcie do siebie. Ja was kuźwa, proszę. Don't do it. Mam zdrajcę w szeregach. W sumie trochę tak stoimy naprzeciwko siebie, no ale życie. Jezus. Ma fajny pancerz w ogóle, i tak dalej. Wow, wow, wow. Artu, ty się opanuj z tym wyciąganiem mieczy, okej? Jesteś niegotowy na takie, kurde, ewolucje. Ale trzeba przyznać, że chłop jest twardy jak skała. I to są jaja. Kto by pomyślał, że Artu, najsłabszy z naszych, w ogóle będzie żył do tej pory. A że Magi i Renę zginą. I Dogo. No, robo. To by kurde pomyślał, nie? To by się spodziewał. O, Artu musiał zostać ranny. Czy sami się postrzeliliśmy? Czy coś? Aaaa! To było bolesne. Okej, okay, co my tu mamy? Okej. Okay, medium metal plate. Jesteś weightless? Weightless. Dalej jesteś weightless? Aż to dziwne. Moderate. O kurde. Intruder! What? O Boże. Odbaguj się. Z dwoma walczyć będzie głupio. Ale z jednym. O-o. Ten ma spodnie samuraja. Samouważony. Wow! No tak się składa, że Wielka Brytania, Imperium Brytyjskie, czy cholera wie, jak to się nazywało, było chyba jednym z największych imperiów w historii ludzkości, dlatego teraz większość świata gada po angielsku. I dlatego najlepiej się tego języka nauczyć, jeżeli chcesz się dogadać gdzieś na świecie, poza granicami swojego kraju, nie? Nie ma co się o to pluć. Historia. A! Kurwa.
O Jezu. Co tam miał? Okay. Wszystko shoddy grade niestety. Artu niby z kimś walczy dalej? What? Czy ty masz bounty na sobie jakieś? Nie. Oj, jesteśmy odrobinę przeciążeni już. Postawi postacie naprzeciwko siebie w ogień krzyżowy i będzie się dziwił, że trafił swoich. A kto mówił o dziwieniu? Da, to jest ten gościu, którym walczyliśmy? What the fuck? To co oni mnie nie widzą? Co jest grane? Z nich. What? Dobrze nam idzie. Nie. Teraz. Mam szansę na to? Nie mam. Assassination trzeba by skilla wyćwiczyć, co? Wow! Okej. Okay. Znowu się wstrzeliśmy. Jezus. Wow. No, zastrzelcie ją. Chociaż właściwie to my już nie mamy miejsca w jakim punku. Ugh. Uff. Shoddy grade. Ile to jest warte? 37. 200. Ej, standard grade. To możemy wziąć na sprzedaż. Dobra, idziemy sprzedać te rzeczy, w sumie. Czy w Waystation możemy to zrobić? Polacy wstydzą się mówić po angielsku, bo w szkołach jest olbrzymie ciśnienie na gramatykę i pisanie rozprawek, a nie na rozmowy. Delilah się nie dziwię, jak ja się odezwę coś po angielsku tutaj na streamie, to zaraz się znajdzie 5 albo 6 chłopa, którzy będą wytykali mi, że ale akcent, ja nie wiem skąd to się bierze u ludzi. Szydzenie z innych i tak dalej. Mm.
Ale najwyraźniej, jak jest szansa dopierdolić komuś, to trzeba to zrobić. Ty, tu jest jakieś miejsce. Bielisławę! Powitać! Dzięki ci za 14 miesięcy. Bardzo mi miło. Bar. Chodźmy do... chodźmy do baru. Dobra, gdzie jest... Gdzie jest nasz... Gdzie jest sprzedawca w tym barze? Czy tu w ogóle jest jakiś? What? Diplomatic status? Drifters. Może Kęk tu będzie siedział. Ice Pin, Molly, Steen, Stork, Fish. Ej. Nie ma sprzedawcy w barze. To jest dziwne. Show me your goods. Raz, sprzedajmy to. Czy ja chcę siedzieć w tych butach? Niby medium armor. Nie wiem, może to. To też jest niby medium armor. Może zostawimy sobie. Może jakieś fajne bronie? Nie. Okej. Okay. Moderate i heavy. Nie, sprzedamy. Dalej heavy? Weightless, lightweight, okej. Okay. Może być tak. No i wracamy do tego obozu. U Polaków jest problem taki, że nie posiadamy akcentu. Mówimy chujowo. Ja uważam, że... Co za różnica, jaki akcent jest? Wystarczy, że się jesteś w stanie komunikować. A w ogóle dopierdolanie się do innych ludzi, come on. Co to jest? Jakieś kurczę leczenie kompleksów? Jeszcze w necie? Hello! Co tu mamy? Co tu jeszcze jest? A, oni się leczą. Poskładali się. Zaraz. Już myślałem, że tu jakiś plecaczek jest czy coś. A tutaj jakie walki się odbywają? Kto z kim? Dlaczego? Ato walczy z psami. No cóż. Ale Ato chyba potracił przyjaciół tutaj. Kurczę, ciężko powiedzieć, bo jest ciemno. Jak ja mogę wyćwiczyć assassin? Wiecie, sztukę skręcania karków w ciemnościach. To byłoby spoko, gdybyśmy mogli takie rzeczy robić, nie? Zastrzelmy tą babeczkę. Dzień dobry. Trochę się na nas rzuciło. Ty, oni będą ją leczyć cały czas? Czy to jest darmowy trening? O mój Boże. Powiedzcie, że tak. Gdzie będzie? O. Dług się na nas rzuciło. No z dwoma będzie problem. Jeszcze w dodatku bez kompletnie zbroi. Zabawne. Trochę tak. Go. Nie ma, kurde. Jak wasz status wygląda? Porobieni byli. To są ci, którymi już walczyliśmy. No, Artu, uciekaj. Assassin. Skąd to jest? Z tego, Warhammera. W ogóle, byłoby... Przyjemne. Jakiś inny rodzaj. Może jakaś przygodówka, jakiś RPG większy. W uniwersum właśnie Warhammera. Chętnie bym coś takiego ograł. Wspomniałeś raz o akcencie i się burza robi? Jaka burza? Pięknie, pięknie. Czy mimo tego, że pudujemy im leci w górę ten crossbow? Ta. Dużo treningu przed nami.
ogóle ten... Ta mentalność odźwiernego. Nie możesz należeć do naszego klubu. Graczy. Nie jesteś fajny taki jakby. Jesteś inny. To jesteśmy my, ty jesteś tam, nie? Co to kurwa, skąd to się bierze? I to jest w każdej dziedzinie, nie? Czy trafią kiedyś tego pana? No cóż, chyba dziabnęli. O, wkurzyliśmy pół ekipy. Okej. Okay. Shoot them. Nie. Właśnie, co z tymi fryzjerami? Kiedy otwierają? Czy wszyscy robimy... Zapuszczamy długie włosy? Shoot them. Fuck. Zero. Czy z wami jest tutaj może szefu? Nie. Nie ma. Dwa pudła. Otwieram w 11 województwach plus Śląska, Dolnego Śląska, Wielkopolski. Kiedy? 11? Woo! Nie, czekaj, ale kiedy otwierałem? Do fryzjera wreszcie, finally. W 2023. Nice! Czy tylko 2 lata czekania? Elegancko! Nie. Krakow nadal będzie zamknięte niestety. Ale w Gdańsku... Co?! Zobacz, czy Ruka zużyła całą... Jezu, ja dopiero... Prokupiłem Ruka. Wszystko wystrzelałeś w powietrze? Przyznaj się! Confess! Ała! O, to wymyka się spod kontroli! Może nie, albo tak. Cholera wie. El Zbanerino, o. Ała! Ty, czekaj. R2. Nie. Potrzebujemy wsparcia, R2. R2! R2! Co za czasy nastały, że trzeba jechać do sąsiedniego województwa, żeby się obciąć. No podobno są... Jest podziemie fryzjerskie. Podobno. Że można zamówić do domu, ale nie wiem. To by wymagało chyba wejścia na Facebooka. Nie?
W ogóle słyszałem, że nawet są... Można przez Facebooka mówić się do baru, czy coś. To w sumie trochę jest głupie. Tylko niby jest ten lockdown, żeby ludzie przestali roznosić tą chorobę. A część i tak ma to wyjebane. To kto jest, kurczę, kto ma rację? Ci, co mają wyjebane, czy ci, co nie mają wyjebane? Czy Ruka dostała prosto w plery od Artu? Pięknie, pięknie. Top 10 anime betrayals? O-o. Pięknie. Gdzie jest reszta załogi? Cóż, magia została wyłączona, reszta nie żyje. W sumie wszyscy nie żyją po prostu. To umrze, ten umrze. No wszyscy umrzemy. Nie wiem. No coś trzeba umrzeć. Ja nie rzucam palenia. Strzał w płuco. No coś trzeba umrzeć, synek. Co nie szwagier? Podaj piwo. Podaj piwo. Dzięki antyszczepom nie ma już... Biorowy odporność na odrę? Wow. To za długo trwa, ludzie. Potrzebujemy większej ekipy. Jezu, jak tam... Pff. Co oni są tacy twardzi? Chryste panie. Oni się non-stop leczą. Okej, okay, spadam stąd. A w sumie, chodźmy tu. Halo, pomocy! Atakują mnie! Udzielam nam wsparcia? Uuu, strzelają do nisku już. Holy shit. Święta kupo. Get them! Zarnęli. Ciekawe, ile ich zostało tam na miejscu. Może jest szansa na wycięcie ich wszystkich tam. Tak, roboty trochę nieakceptowane były. To jest prawda. A szczekowie? Jak to jest z szczekami? Nie, no chyba... Szczeków nie lubią oczywiście ci fanatycy, ale tak to... Znaczy jest spoko. Let's trade! Teraz sprzedam to. Fuck! Misclick, goddammit. Przynajmniej to, bo to jest, kurczę, średni pancerz. Okej. Może amunicję? Nie masz. No i to jest problem, musimy znaleźć miejsce za amunicją. Kto ignoruje kogo?
Ja nikogo nie ignoruję, ludzie. Nikogo nie ignoruję. Wszystko, kurde, jak to się nazywa? Projekcje. Okej. Okay. Queen Admax. Znajdźmy jakieś inne miejsce. Potrzebujemy trochę amunicji. Gdzie ja mogę kupić amunicję? Nie pamiętam, co jest w Admax. A nie, dobra. Teraz, jak my wyglądamy tutaj? Mam 25 pocisków. A tu? 22. Gdzie? Nie no, przegapiam wiadomości, no, ludzie. A spierdalań, co? What? Nic nie zrobiłem. Już na mnie krzyczą. Muszę zobaczyć przy kolejnym kopie. What? Ile już gramy? Która jest godzina? 21. 22 jest? Najpierw trzeba robić amunicję, wyjdzie tanie. Musimy mieć miejsce do robienia amunicji, wiesz? I tak dalej. Intruders, die! Wow, będę tylko tu przechodzę, halo. Otworzyć ogień. gdzie on idzie? What? Halo? Co jest grane? Ty, to ma 10 tysięcy bounty. Chodź tu. 10 tysięcy. Patrzcie, już mnie wyśpiewają, ale kurczę. Nie rozumiem, że po prostu przegapiłem wiadomość. No, co jest grane? Co jest z wami nie tak? What the fuck? O, prosto w klatę. Zaraz, to. Synki! Proszę się nie dawać układać, co? Czy myślicie, że 50 pocisków, czy coś koło tego nam wystarczy na niego? 10 tysięcy? To by była kurde kasa. Nie powiem. Czy im dalej jest... Uf. No i po lewej nodze. O! Jesus! Rukę aż kurde zatoczyło. Panowie... Proszę... What? Nie! Komu ja mam dać to bounty? Out of training range. Co ty idziesz robić, chłopie? Shooting. Nie. Local faction. Check kingdom. Czyli co, wracam do screen, dostaję 10k? Okej. Okay.
Dobra, udzielmy mu pierwszej pomocy. Co ja przeczytałem na tym czasie właśnie, wow. Co tam się dzieje? Ptaszki się tak karmią? No podobno. Jak tam staty? Crossbows. 15 tylko? My. 20. Nice. Percepcja rośnie, co? Skąd ta emotka jest z tego, tej pepegi? Tej żabki w tej czapeczce słodkiej? Kto jest autorem tej emotki pięknej? Dzień dobry. Patrzcie się, kogo znaleźliśmy. Idziemy. Idziemy. Let's go. Dostaliśmy, wow. To było szybkie. Dobra, na co wydajemy kasę? Show me what you got. Czy chcemy kupować to? Nie. Zaraz, możemy to sprzedać przede wszystkim. No. Zobaczmy sklep z bronią. Co ja powinniśmy odwiedzić sklep z bronią. Stricte strzelającą. Gdzieś taki sklep widziałem. W którymś mieście. Nie pamiętam w którym. Kurczę się, jakbym oszukiwał, ale trudno. Jest to desperacja w tym momencie. Dobra. Rzućmy okiem, czy ktoś tu jest? Chyba wiem, gdzie pójdziemy. Mamy... kurde, ruka i... Oni są trochę spowolnieni? Ale co z przeciążenia? Show me what you got, kumie jedzonko. Idziemy wynająć pokoje dwa. Dwa łyżeczka. Co tu można pisać na tym Twitchu? Przecież wszystko możesz pisać, o co chodzi. Raz, wracam.